Siemanko, w dzisiejszym filmie odpowiem na jedno pytanie i dam wam jeden tip na to, jak znaleźć swoją pasję, jak znaleźć to, co będziemy kochać robić i potem może będzie to też nasz sposób na życie. Na wstępie chciałbym porównać to do szukania chociażby partnerki życiowej, partnera życiowego. To bardzo rzadko jest tak, że trafimy za pierwszym razem, że nasza pierwsza miłość to będzie też ostatnia miłość. Zazwyczaj jest tak, że tych miłości jest kilka i tak samo może być z pasjami i tak samo może być właśnie z tym, że jak będziemy szukać tego, co kochamy robić, że będziemy musieli przetestować 10-15 różnych czynności, hobby, sportów, obojętne i aż trafimy na to jedną rzecz, która nas naprawdę mega podjara. U mnie na przykład moimi pasjami kiedyś były gry komputerowe, to podejrzewam, że jak u bardzo wielu chłopaków, którzy urodzili się powiedzmy w okolicy 93, ale też moimi pasjami był taniec i gra na gitarze. Jednak to nie były takie rzeczy, które by mnie aż tak pochłonęły, nie miałem na ich punkcie takiej obsesji, jak mam na punkcie chociażby siłowni, treningu siłowego, odżywiania, kształtowania sylwetki i tak dalej. I właśnie, trzeba po prostu szukać, ale nie na siłę i nie nakręcać się na to, że o to jest na pewno to, że na przykład, nie wiem, zacznę biegać i to jutro będzie już moja pasja. Bo to jest tak samo, jakbyśmy właśnie poznali jakąś dziewczynę czy chłopaka i uznali, że okej, to jest już mój partner do końca życia po jednym dniu znajomości. No nie, tak to nie działa. I tutaj właśnie jeden tip, jedno pytanie, które sobie należy zadać, żeby być krok bliżej do znalezienia swojej pasji. To jest: znajdź jedną rzecz, którą mógłbyś robić do końca życia za darmo. I serio, pomyślcie o tym bardzo mocno i wypiszcie sobie te rzeczy, bo może to się wydać głupio, bo ktoś może powiedzieć, nie wiem, jeść. I tu wiecie, jeść, no i jak to zmonetyzować? Bardzo prosto można zmonetyzować jedzenie. Restauracje, przepisy, filmy z przepisami, recenzje różnych restauracji. Jest naprawdę mnóstwo sposobów, żeby zmonetyzować coś tak prostego jak jedzenie. I tak jest zresztą ze wszystkim. No, seks, gwiazdy porno. Wiadomo, że tutaj już trochę za daleko popłynąłem, ale wiecie, o co mi chodzi, że wystarczy naprawdę się głęboko, mocno zastanowić nad tym, co lubimy robić, co byśmy mogli robić do końca życia za darmo, żeby znaleźć w tym pasję, bo chociażby wspomniane przeze mnie gry komputerowe. Ktoś może być pasjonatem gier komputerowych i też jest na to milion sposobów, żeby to zmonetyzować. Można być e-sportowcem, można być samym właśnie graczem i na tym zarabiać. Można tworzyć gry komputerowe i tutaj już wiadomo, że wchodzimy w programowanie, wchodzimy bardziej właśnie w świat IT i tak dalej, ale to również może być to. Możemy recenzować gry komputerowe, możemy streamować gry komputerowe. Wiele różnych rzeczy można robić z grami komputerowymi i też na tym zarobić. Tylko właśnie, warunek jest jeden, że musimy znaleźć coś, co byśmy mogli robić do końca życia za darmo, bo chodzi o to, że jeżeli jesteśmy w tym położeniu, żebyśmy mogli to robić, to jest nasza pasja, to jest coś, co lubimy robić, to jest coś, co nie będzie nam przeszkadzało w wolnym czasie. To będzie dla nas tak naprawdę wolny czas. My wolny czas będziemy na to właśnie poświęcać, bo lubimy to robić. Dlatego to jest właśnie taki jeden mój tip. I piszcie w komentarzach, co jest u was takiego, co byście mogli robić do końca życia za darmo. I ja postaram się w komentarzach wam odpowiedzieć, albo w innym filmie, jak to zmonetyzować. Także czekam na wasze komentarze. Jeżeli podobał się ten film, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. To było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.